Weźmy na to taki normalny Kowalski, który nie ma zupełnie pojęcia o energiach, o tym wszystkim, co się tutaj dzieje, jak to wszystko funkcjonuje, tylko ma taki tradycyjny, zamknięty obraz świata, poprzez tą trylogię może nagle aktywować w sobie, że coś jest tutaj jednak innego, że jest tutaj coś więcej niż to normalne, czego uczą w szkołach. I z tego poziomu może wzrastać coraz bardziej. Jeżeli jest czytelnikiem, który lubi się rozwijać, który lubi nad sobą pracować, który lubi wyzwania, to na pewno od trylogii pójdzie głębiej, czyli zada sobie pytanie, kim jest autorka trylogii, czym ona się zajmuje, dlaczego napisała taką książkę, na czym to bazuje. I w tym momencie trafia na mnie, trafia na ceremonię, trafia na te inne przesłania i przekazy i może wzrastać, rozświetlać swoje życie.